Marek Jaglasz, prezes zarządu Krakowskiej Holding Komunalny Spółka Akcyjna. Zakładamy i planujemy, że ta spalarnia będzie wybudowana i będzie funkcjonowała na przełomie roku 2013-2014. Korzyści takie, że przede wszystkim uporamy się z gospodarką odpadami, w tym sensie, że nie będziemy musieli szukać nowego miejsca pod wysypisko odpadów. Pamiętajmy o tym, że Barycz najpóźniej w 2016 roku czy 2018 przestanie, nie będzie miał już możliwości przyjąć takiej ilości odpadów, jak robi to teraz. W związku z tym, jeżeli nie będzie spalarni, to po prostu będziemy musieli znaleźć w Krakowie być może kilkadziesiąt hektarów na to, żeby składować odpady. Zresztą robić to w sposób taki, który będzie niezgodny z prawem, a przede wszystkim szkodliwy dla środowiska. Natomiast spalarnia rozwiąże ten problem, a po drugie pamiętajmy, że w Krakowie każdego roku spalamy setki tysięcy ton węgla i zamiast spalać ten węgiel, część tego węgla będzie zastąpiona paliwem, którym jest paliwem z odpadów. No myślę, że 10%. Raport jest dokumentem, który bardzo kompleksowo przedstawia cały problem. Pokazuje, jakie są uwarunkowania prawne, jakie są możliwości techniczne, opisuje sytuację środowiskową, opisuje stan faktyczny, jaki jest. I na podstawie tego dokumentu można wyciągnąć wnioski, co jest najlepszym rozwiązaniem dla Krakowa. Znaczy, jeżeli mówimy o spalarni, bo oczywiście raport w każdej dziedzinie, jeżeli jest zrobiony, to pokazuje optymalne rozwiązanie dla innych zadań inwestycyjnych. Można szukać innych rozwiązań, które proponują na przykład niektóre organizacje ekologiczne, na przykład tak zwane mechaniczno-biologiczne przetwarzanie. Natomiast to są metody, które próbowano robić w Niemczech i one się nie sprawdziły. Po prostu one nie rozwiązały problemu odpadów, a jednocześnie nie osiągnięto założonych celów, jeżeli chodzi o unieszkodliwienie odpadów. Każdy mieszkaniec Krakowa może teraz przyjść do Wydziału Ochrony Kształtowania Środowiska, zapoznać się z tym dokumentem, zobaczyć, co przeanalizowano, jak przeanalizowano i zdobyć sporą wiedzę na temat gospodarki odpadami w Krakowie. To jest dokument, który kompleksowo gromadzi informacje z różnych dziedzin. To są informacje i prawne związane z dyrektywami europejskimi, polskim prawodawstwem. To są różnego rodzaju szczegóły, których na bieżąco gdzieś tam w gazecie nie można wyczytać. No to trzeba po prostu się zagłębić. W tej chwili taki raport daje możliwość, że w jednym miejscu te wszystkie informacje są zgromadzone. Tam są przedstawiciele Urzędu Miasta i oni udzielają informacji. Poza tym każdy z mieszkańców może złożyć pisemne jakieś pytania, czy wątpliwości, czy wnioski i my przewidujemy teraz w tym okresie od 6 listopada do końca listopada różne spotkania. Będą to spotkania z mieszkańcami Krakowa, będą to spotkania z komitetem i protestującym, i z organizacjami, które są zwolennikami spalarni. Będzie również tak zwana rozprawa administracyjna. Ona ją planujemy na 30 listopada. I ona będzie zorganizowana w Nowochódzkim Centrum Kultury i tam każdy mieszkaniec Krakowa, każdy zainteresowany może przyjść, tam odpowiemy na te wszystkie wątpliwości, na te wszystkie pytania, na to, co mieszkańcy Krakowa zadali, kiedy ten raport był wywieszony. On jednoznacznie pokazuje, że jest to optymalne rozwiązanie dla Krakowa.